Witam Państwa serdecznie tutaj z Teneryfy. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć o kilku ciekawych roślinach. Na przykład bazylikum, kotukola i brachmi. Kotukola jest to owoc z Indii, który pomaga na koncentrację. On generalnie jest w gunie dobroci, kotukola. I kotukola powoduje to, że czujemy się lepiej, mamy lepszą koncentrację przede wszystkim, lepsze ukrwienie mózgu. Po prostu kotukola powoduje, że nasz mózg pracuje o wiele, wiele lepiej, dlatego polecam Państwu zakup tego zioła. Powtarzam, kotukola i owoc brachmi, czyli tabletki z brachmi. I jak również polecam bazylikum, bazylia tak zwana. Ona pomaga po prostu na procesy myślowe, pomaga na koncentrację uwagi, a przede wszystkim kotukola. Kotukola to jest specjalna roślina, która jest na to, by wzmocnić nasz mózg. Jest dużo produktów, proszę Państwa, które osłabiają nasz mózg. Jest dużo produktów chemicznych przede wszystkim, które są w chlebie, w naszej wodzie, jak na przykład fluor, inne substancje chemiczne, które są dorzucane do cukierków, czekolad, które po prostu oddziaływują na nasz mózg i osłabiają siłę naszego myślenia. Nie polecam też stosowania ginkgo biloba, ponieważ ginkgo biloba powoduje duży napływ krwi do mózgu. W konsekwencji może dojść do wylewu krwi do mózgu. Także jeżeli ktoś już używa ginkgo biloba, proszę to skonsultować z własnym doktorem, ponieważ z ostatnich informacji, które otrzymałem, po prostu ginkgo biloba nie jest polecany dla niektórych osób, żeby go po prostu przyjmować. Także już o wiele lepiej po prostu stosować gotukola lub owoc brachmi, który jest, można kupić przez Allegro, przez internet. Produkuje to firma Himalaya. Ja od niedawna używam właśnie owoce brachmi i bardzo dobrze wpływają na moje samopoczucie. Oprócz tego chciałem Państwu dodać, że nasza firma produkuje podkładki na wodę, które harmonizują struktury wody, podnoszą wibracje wody, również danego soku, danego płynu, danych owoców. Jest to podkładka Superhuman, jest bardzo ładna, ona tak właśnie wygląda. I mamy tą podkładkę Superhuman, tą mniejszą, która jest w wielkości A5, która właśnie tak wygląda. Tutaj z tyłu, możecie Państwo zobaczyć, to są w środku minerały, one powodują to, że się zharmonizuje struktura wody. Również nasza firma produkuje odpromienniki mineralne. Odpromiennik Travel, który jest do samochodu, jest bardzo malutki, można go swobodnie przymocować pod siedzeniem kierowcy, jest bardzo pomocny przy prowadzeniu auta na małe odległości, na duże odległości. Polecam dla osób, które są wiele godzin za kółkiem, szczególnie dla ludzi z samochodów ciężarowych, którzy są na dalekich trasach europejskich. Ten właśnie odpromiennik pomoże Wam, żebyście byli nie tak zmęczeni jak zazwyczaj. Więcej odprężeni, więcej zrelaksowani. To właśnie ten odpromiennik Travel. Odpromiennik osobisty jest stosowany do kieszeni. Można go trzymać w skafandrze, w kurtce, w spodniach, w torbie, w torebce. Można go po prostu mieć przy komputerze. On jest bardzo dobry. Ten odpromiennik jest home office. Aronitz Home Office. Home Office powoduje to, że właśnie on tak wygląda, proszę Państwa. Home Office jest malutkim odpromiennikiem, który można go zawsze położyć na podłodze lub pod materacem i dana osoba po prostu śpi bardzo dobrze, wysypia się. On jest bardzo dobrze zrobiony z minerałów. Ma zasięg, dodajmy do tego, 25 metrów. Także swobodnie obejmie nasze mieszkanie i zabezpieczy je przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym i przed promieniowaniem od żył wodnych. Niestety promieniowanie od żył wodnych jest bardzo szkodliwym promieniowaniem. Wielokrotnie osoby, które mają żyły w domu, po prostu boli głowa, źle się czują, mają nudności, nie wysypiają się dobrze. To właśnie to promieniowanie geopatyczne powoduje to, że osoby się źle czują. To właśnie ten odpromiennik, który Państwu pomoże. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia w następnym programie.